stosunek Hegla do Lutra. Co zamierzam powiedzieć? Zamierzam powiedzieć, jak sam Hegel ten stosunek ujmował. W związku z tym to niekoniecznie będzie autentyczny Luther. A po drugie, co w filozofii Hegla można na dość głębokim poziomie odnaleźć jako wpływ Lutra. Otóż Hegel traktuje reformację Lutra jako jeden z węzłowych punktów zarówno w dziejach powszechnych, jak i w historii filozofii. Po prostu to jest taki akcent na początku epoki nowożytnej, co nie jest niczym oryginalnym. I zarówno w historii filozofii jest najpierw o reformacji, dopiero potem zaczyna się właściwa filozofia nowożytna, jak i w wykładach z filozofii dziejów na samym końcu w ciekawym zestawieniu. Najpierw mówię o reformacji, a potem zaraz o oświeceniu i rewolucji. Teraz, jeżeli chodzi o ujęcie Lutra jako pewnego punktu na drodze prowadzącej do Hegla, to Hegel zaczyna od ujęcia po swojemu dziejów chrystianizacji Europy, bo twierdzi tak, że idea chrześcijańska, nowa idea w dziejach, która powstała w czasach starożytnych, mogła się rozwinąć na całkiem świeżej glebie, na nowym materiale ludzkim. Dlaczego? Dlatego, że kulturalne narody starożytności były już ukształtowane. W związku z tym nowa zasada nie mogła ich od podstaw ukształtować. No ale pojawili się barbarzyńcy, Germanie. No i teraz Hegel opisuje tę historię, prawda, chrystianizowania Germanów, czyli docelowo w zasadzie Niemców, za pomocą pewnych wątków wziętych z fenomenologii ducha. Mianowicie chodzi o dialektykę panowania i niewoli, a po drugie o świadomość nieszczęśliwą. Krótko mówiąc, barbarzyńcy zostali wzięci za mordę przez rzymski kościół, bo inaczej się nie dało, bo trzeba było ich siłą przymusić do tego, więc to był element generalnie dość tępy, krnąbrny i surowy. I długo trwało, zanim ta germańska natura zmiękła na tyle, żeby do chrześcijaństwa nie trzeba było już ich przymuszać, tylko żeby sami z siebie odkryli w tym własny sens. No to tak jakby w dialektyce panowania i niewoli, ona się kończy poniekąd tym, że niewolnik w pracy, do której jest przymuszony, odkrywa swój własny sens, to znaczy panowanie. No to powiedzmy, że chodziło o to, że kiedy Germanie, czyli Niemcy, tę zasadę chrześcijańską jakoś uwewnętrznili, to można było odpuścić, przyszła reformacja. Przyszła reformacja. I teraz, czym był dla Hegla Luther w kontekście jakby rozwoju duchowym ludzkości? Otóż w zasadzie nie traktuje go jako myśliciela, filozofa, który stworzył jakąś doktrynę, do której można by się odnieść. Powiada, że w przypadku Lutra chodziło tylko o jedną rzecz, mianowicie o uwewnętrznienie tego, co w katolicyzmie miało charakter zewnętrzny. Zewnętrzny do tego stopnia, że to było dla prostego ludu coś kompletnie obcego, niezrozumiałego, po łacinie głoszonego. Natomiast z tego punktu widzenia wiekopomnym dziełem Lutra było to, że przełożył Biblię na język niemiecki.
To był jego wielki czyn, bo Hegel twierdzi, że tylko we własnym języku można pewne treści przyswajać, a w innym wypadku zawsze będą czymś obcym, czyli żeby to chrześcijaństwo mogło się uwewnętrznić, trzeba było przetłumaczyć Biblię. No i oczywiście, jak Biblia jest czymś już do czytania, no to trzeba, żeby ludzie czytać umieli, no to prawdopodobnie w perspektywie miało to jakąś funkcję oświatową. Czyli chodziło o uwewnętrznienie i teraz co się dzieje, jak pewna treść zostaje uwewnętrzniona i ona ma teraz być odnajdywana we własnym wnętrzu, a nie przyjmowana na zasadzie autorytetu. A no dochodzi do tego, że ta podwójność, która pierwotnie była rozłożona pomiędzy rzymski kościół a ten lud germański, teraz znalazła się jakby w obrębie jednej podmiotowości. Taka podwojona świadomość, no to jest opisana przez Hegla, no teraz w tym samym dziale samowiedza, jako świadomość nieszczęśliwa. Wiadomo, że ona się odnosi do opisu świadomości religijnej, tylko są kontrowersje. Czy to jest opis judaizmu, czy również chrześcijaństwa, na pewno chrześcijaństwa, ale czy chrześcijaństwa do reformacji, czy chrześcijaństwa również po reformacji. Ze strukturalnego punktu widzenia można powiedzieć, że ona się odnosi przede wszystkim do chrześcijaństwa po reformacji, wtedy, kiedy cała sprawa została do wnętrza przeniesiona. Bo wtedy, kiedy Kościół był pewną potęgą zewnętrzną, przymuszającą w dosłowny sposób wiernych do pewnych praktyk, no to jest normalna struktura panowania i niewoli. Czyli krótko mówiąc, z tego punktu widzenia można traktować to, co na wejściu Hegel określa jako pojednanie między Bogiem a światem, to znaczy między również duchownym a świeckim, no bo w katolicyzmie najbardziej charakterystyczne jest to, że pomiędzy Bogiem, zbawieniem, a zwykłym wiernym jest kapłan i bez niego nic się nie da zrobić. No teraz w luteranizmie świecki stał się w znacznie większym stopniu duchownym, a duchowny świeckim, no co polega na tym, że duchowni już mogli się żenić, a świeccy sami sobie to pismo czytali i teraz mieli odnajdywać te prawdy we własnym wnętrzu. I teraz Hegel bierze tutaj jedną kategorię, która ma znaczenie dla jego własnej filozofii, mianowicie wewnętrzne świadectwo ducha. Ta prawda ma być poświadczona jakimś oddźwiękiem, który słowa zawierające prawdę w nas wywołują. Można zapytać, na jakiej zasadzie to się dokonuje. Mamy na takiej zasadzie, że sam człowiek, podmiotowość jest prawdą, jak Jezus mówił, ja jestem prawda, prawda? To znaczy, odczytując to po heglowsku, no w ogóle podmiot, samowiedza, coś co jest świadome siebie, myśli siebie, to jest prawda jako taka. No więc skoro taka jest podmiotowość, no to słowa prawdy, które wypowiadają coś, co z tym współbrzmi, wywołują ten oddźwięk. I co się z tym wiąże? No, że Hegel przeszedł w swojej filozofii do takiej interpretacji no, tego, co jest narzędziem myślenia, czyli do pojęcia, do takiej interpretacji, że w zasadzie pojęcie jako czyste pojęcie to jest ja, to jest podmiot. To jest podmiot myślący siebie, to jest ta czysta forma. I teraz druga sprawa, która się wiąże z luteranizmem i prawdopodobnym wpływem luteranizmu na Hegla, było to, że ta forma jako prawdziwa forma tak naprawdę nie jest formą jednostkowego ja myślącego siebie, tylko to jest ja, które jest my. Tak jak się mówi, gdzie dwóch lub trzech w imię moje się tam zbierze, tam jestem pośród nich. Ten duch, ten Bóg
ten boski duch istnieje zdaniem Hegla na przykład w gminie luterańskiej, czyli przechodzi do takiego jakby rozszerzonego pojęcia. Mamy teraz jeszcze dwie inne sprawy w tym historycznym ujęciu. A co z, nie z Niemcami, tylko z ludami romańskimi? No otóż Hegel też dokonuje tu pewnej konstrukcji, powiadając tak, no te narody, które teraz są narodami romańskimi, one się jakoś wymieszały z Rzymianami. W związku z tym, no bo Niemcy nie, bo tam Cesarstwo Rzymskie nie sięgnęło, czyli pozostali, zachowali się w stanie surowym. A tutaj oni już byli tacy podwójni sobie samych, czyli nie musiało być aż tak jakby drastycznego stosunku tej rzymskiej religii do materiału ludzkiego, z którym ona się zmagała. I w związku z tym katolicyzm w tych krajach romańskich jest czymś bardziej naturalnym, to jest bardziej zgodne z ich naturą. O sloganach nie będę wspomniał. No i teraz, jeżeli chodzi o ten drugi wielki zwrot, to znaczy oświecenie i rewolucję, to ta akurat wyszła z Francji, no czyli z tych ludów romańskich i w stosunku do tego, co zaproponował Luther, to znaczy zasada uwewnętrznienia własnej jakby pewności wiary i świadectwa, jakie własny duch daje, tu zostało zastąpione jakimś postulatem autonomii człowieka już w wymiarze czysto świeckim. Tu dopiero te dwie rzeczy mogły się od siebie oddzielić, podczas gdy za sprawą reformacji i protestantyzmu one występowały jako takie jakby połączone ze sobą i dlatego w Niemczech, które przeszły przez reformację, nie doszło do rewolucji analogicznej do rewolucji francuskiej. I tak to Hegel widzi. Teraz jakby kolejna sprawa jest taka, że w historii filozofii, jak zaczyna Hegel filozofię nowożytną, to po tym ogólnym rozdziale na temat reformacji i jaką zasadę ona przyniosła, bo jakby Hegel rozpatruje to jako uosobienie pewnej zasady. To jest jego podejście metodologiczne. Tak samo filozofów będzie traktował nie z całym dobrodziejstwem inwentarza, tylko coś tam wyrażają. To była pewna konieczna w dziejach zasada. Tak? Co potem się dzieje w historii filozofii? Ano zaczyna się ona od dwóch panów B, którzy jakby są po całkiem przeciwnych stronach. Bacon i Byle. I teraz mamy Bacona, Anglika, przedstawiciela właściwie takiego wyjątkowego świeckiego rozumu, nastawionego na ten świat i doświadczenia eksperymentu. A z drugiej strony Niemca, który z gleby luterańskiej już się zrodził, który inspirował się Pismem Świętym i miał własne objawienia, bogate w treść, której Hegel luteranizmowi na wejściu odmawiał. I widząc tylko tę zasadę formalną. I teraz, jak dalej się rozwija historia filozofii i do czego prowadzi? No w zasadzie Bemy to już jest w formie gotowej. Tak? Dla Hegla ta przeciwstawność to jest taka, po jednej stronie angielska płcizna, po drugiej stronie niemiecka głębia. Ale dodaje zarazem głębia i barbarzyństwo. Pod względem treści głębia, pod względem treści barbarzyństwo. No tak mu pasowało, żeby w ten sam sposób opisywać tego Bemego jak Germanów, którzy no wprawdzie byli tępi, nieokrzesani, ale potencjalnie mieli większą w sobie głębię niż te kulturalne narody, które już schodziły z areny dziejów. Więc zaczynamy tu jeszcze raz od tego barbarzyńcy Bemego. No, Hegel ujmuje sprawę trochę tendencyjnie, ponieważ jakby nie dostrzega wielkiej pracy, jaką
jaki dokonywał Behme, żeby wypracować pojęciowe narzędzia do ujęcia tej swojej gnozy. Prawda? Jakby najchętniej go redukuje do tych paracelsjańskich terminów o charakterze zmysłowo-materialnym, które na siłę usiłował pewne treści duchowe wtłaczać, nie zauważając, ile on neologizmów bardzo spekulatywnych i abstrakcyjnych wypracował, ale mniejsza z tym, bo chodziło mu o taką konstrukcję, że teraz jedną linią rozwija się strona formalna, czyli zaczyna się od czegoś całkiem abstrakcyjnego, od pewnej zasady u Lutra, prawda? Treść jest już gotowa, tylko w formie barbarzyńskiej. Trzeba wypracować odpowiednie pojęcie, które będzie w stanie tę treść uchwycić. Bo rozsądkowe pojęcie się do tego nie nadaje. Na wejściu mamy pojęcia rozsądkowe, takiego Bacona czy Kartezjusza. Tak to idzie na historię racjonalizm kontynentalny, empiryzm angielski, następnie łączy to się u Kanta, potem bardzo już szybko idzie przez praktycznego do Hegla, do takiego pojęcia, o którym mówiliśmy, że to jest takie ja, które jest my, prawda? Czyli pojęcie ducha w zasadzie, czegoś, co jest jakby ponad indywidualne, ale oczywiście jednostki tam są koniecznym elementem, jako element tego, co rzeczywiste. No, czyli jakby doprowadza w ten sposób tę linię do samego siebie i swoją filozofię traktuje jako tę, która przyjęła wreszcie tę treść istniejącą u Behmego. Teraz, jeżeli spojrzymy na treść gnozy Behmego z perspektywy tej luteranizmu określonego uprzednio przeze mnie jako świadomość nieszczęśliwa, to na czym polegało to nieszczęście? Ano na tym, że człowiek, że religia człowieka informowała o tym, że jest w nim zło. Oczywiście mówiła również, że jest w nim duch dobry i działa w nim łaska Boża, ale w zderzeniu z konkretną rzeczywistością to dla ludzi nie miało większej realności. Nie byli pewni co tego, czy rzeczywiście jakiś tam dobry duch przez nich przemawia. Natomiast byli bardzo przekonani do tego, żeby odnajdować w sobie zło i się tym zadręczać. I teraz Hegla napawa to niesmakiem, prawda? To, do czego doprowadził protestantyzm, to znaczy, że takiej pedanterii, wygrzebaniu się w zakamarkach własnej duszy, rozpamiętywaniu, jakieś takie, mówi, dręczenie, biadolenie, dla niego bez sens. Hegel ma takie podejście do rzeczy, że nie jest problemem, że ktoś tam nagrzeszy. Gorzej, jeżeli zaczyna do tego przywiązywać zbyt wiele uwagi, zamiast zająć się czymś pożytecznym. To jest podejście Hegla, czyli takie zupełnie przeciwne do tej tendencji luteranizmu, do takiego dopatrywania się w samym sobie zła, w takich głupotach z Hegla punktu widzenia. Jest. Co było odpowiednikiem po stronie katolicyzmu? Ano kazuistyka jezuitów, prawda? A tam każdy zły postępek można było tak zinterpretować, żeby pokazać, że on jest w zasadzie dobry. Albo może i na odwrót. Oczywiście mogło to być bardzo cyniczne. Ale tak naprawdę Hegelowi to bardziej się podoba, bo to przynajmniej jakieś myślowe ujmowanie tej sfery zamiast po prostu samo dręczenia się o charakterze czysto emocjonalnym. No więc tak to Hegel widzi, że problem zła jest tutaj dość kluczowy. Natomiast w gnozie Behmego dokładnie właśnie problem zła się pojawia. Ale jak się problem zła pojawia? Jako zło w Bogu. Czyli jakby dopiero tą drogą dochodzi no potencjalnie do naszej głębszego pojednania. Zło w Bogu. No bo taka jest gnoza Behmego, że Bóg jest najpierw
Bogiem w gniewie, złym ojcem, w symbolicznym ujęciu, ciemnym, niszczącym ogniem. Dopiero jako ten ciemny, destrukcyjny ogień, który jest jednak energią, taką prymarną źródłem wszelkiego życia, on się sublimuje, pojawia się Bóg w miłości, czyli Chrystus, i wyrasta z tego, czyli tamta energia jest jakby bardziej podstawowa. No nie można jej oceniać negatywnie, sądząc po skutkach. Albo dalej. Jeżeli Bemer również podziela ten punkt widzenia teologii niemieckiej, że no, zło w swojej najczystej postaci jest byt osobny, no to dążenie do tego bytu osobnego, do bytu osobowego, do rzeczywistego istnienia dla siebie, opisuje jako dążenie ze samego grundu, samego Boga. Do tego, żeby uzyskać świadomość siebie, on się musi podzielić, zindywidualizować, spolaryzować. No wszystko jedno. Ta zasada indywidualizacji to jest pierwszy syn Boga, Lucyfer. No dobrze, kiedy zostanie to doprowadzone już do samego końca, to wtedy następuje zwrot i ten drugi syn Boga, Chrystus, oznacza już powrót do jedności, powrót do Boga, no ale z zachowaniem tego momentu indywidualizacji, a nie roztopienie się na powrót w absolucie, który jest A równe A, albo w ogóle jest niczym. Czyli owszem, jest problem zła, ale jest pojednanie polegające na tym, że to w samym absolucie jest niezbędny element. Oczywiście, jeżeli potraktować się jako iluzję, to ego, czy rzeczy skończone, no to można powiedzieć, że bez tego zła, ciemności i tak dalej, istotnie dla Bemego świat by zniknął i dlatego konieczny jest ciemny świat i ten zły Bóg, żeby rzeczywistość trwała, bo tak jak Beme opisuje proces absolutu, to cały czas chodzi o to, żeby to, co właściwie nie istnieje, się zmaterializowało, stało się bardziej konkretne, zagęściło. I mimo, że to wszystko tylko być może jest jakaś magia, to jednak jest w tym osiągany pewien cel. I gdyby zło miało zniknąć, to i świat by zniknął, bo on jest podszyty właśnie jakimś kłamstwem, jakąś nieprawdą. No, ezoterycy też tak mogą na sprawę patrzeć, że kiedy doznają oświecenia, to ta rzeczywistość dla nich znika. Dla Hegla też ten świat znika, ale znika w filozofii. Nie dla zmysłów, tylko dla myślenia. No, w wyniku, prawda, całej tej dialektyki, którą opisuje w swoim systemie. No więc gdyby Lutra jakoś w tym kontekście całym usytuować, to chyba najlepiej byłoby ująć to wszystko, co się działo z chrześcijaństwem za pomocą no, funkcjonującej w czasach, nie wiem, Hegla, koncepcji trzech epok, jeszcze się wywodzącą od Joachima Spiora, epoka Ojca, Syna i Ducha Świętego. No więc tak jakby Luther zapoczątkował epokę Ducha Świętego, a średniowiecze to była epoka Syna, no bo Syn w ujęciu Hegla no to jest ten świat stworzony, od którego trzeba powrócić i tym powrotem jest Duch. No ale teraz abstrahując od tego, czym tutaj byłaby, byłaby ta pierwsza epoka, epoka Boga Ojca,
traktując to z punktu widzenia pewnych schematów logicznych Hegla, tak, jest taki schemat, który on w zasadzie jest porok losa wziął. To znaczy schemat rozwoju absolutu, bo on najpierw jest w sobie, potem wychodzi poza siebie, potem wraca do siebie. W gruncie rzeczy, jak Hegel opisuje swoją metodę w ostatnim rozdziale nauki logiki pod tytułem Idea absolutna, to on ten schemat opisuje, a nie żadną tam tezę, antytezę, syntezę. To w ogóle przecież u Hegla nie ma, to zaraz potem zaczęto w ten sposób ujmować, żeby sobie sprawę utrudnić, żeby sobie sprawę ułatwić i strywializować. No i teraz, jak Hegel opisuje tę swoją metodę, no to w pewnym momencie mówi, no, że tę formę w zasadzie można uważać za trójdzielną, ale jak dobrze policzyć, to jest ona czwórdzielna, bo tam się pojawia się dwukrotnie negatywność, jako negatywność formalna i negatywność absolutna. I dopiero potem w wyniku tej absolutnej negatywności, która jest sprzecznością domagającą się rozwiązania, pojawia się to, co czwarte, to znaczy już jakby pojednanie. Więc w tym kontekście ta epoka syna, epoka średniowiecza, no, o której Hegel wypowiada się jak najgorzej tylko można, że to ciemnota w ogóle w historii filozofii przechodzi przez to w butach siedmiomilowych, nie poświęcając prawie żadnej uwagi. Koszmar, straszne rzeczy i tak dalej, dopiero potem reformacja i czasy nowożytne przyniosły coś, gdzie można było odetchnąć. Ale generalnie, jeżeli ta pierwsza negacja związana z zewnętrznością to było średniowiecze, epoka syna, kościół rzymski w roli pana, o tyle luteranizm to już byłaby to absolutna negatywność, uwewnętrzniona sprzeczność. No i w związku z tym ta trzecia epoka miałaby takie dwie fazy, a ostatecznie, no, jako coś bardzo dynamicznego, ta sprzeczność, prawda, musiała się rozwiązać, bo ta sama sprzeczność może sobie w katolicyzmie istnieć i nic się nie dzieje, bo mało kogo to obchodzi. Natomiast jeżeli to się zaczyna przeżywać, jeżeli to jest we własnym wnętrzu, a to sprawa jest dramatyczna. Więc tak jakby tę gnozę Bemego potraktowałem jako krok istotny w stronę pojednania, którego się domagała ta nieszczęśliwa świadomość, no bo przez odnalezienie zła w samym Bogu, jakby to odium z człowieka spada, no chociaż też problem pozostaje. Czyli gdyby szukać jakichś odniesień treściowych do filozofii Hegla, jako tej, która się wywodzi z chrześcijaństwa zgodnie z jego własnym ujęciem. Nie uważa, że istnieje coś takiego jak czysta filozofia, to znaczy autonomiczne myślenie, które snuje z samego siebie. Nie, ono wydobywane jest tam gdzieś z głębi ciemnych podmiotu. Taki stan, prawda, który, za pomocą którego można by scharakteryzować luteranizm, Hegel określa za pomocą terminu die Andacht, czyli takie skupienie nabożne, religijne. Stan może to być czysto emocjonalny, beztreściowy. Hegel wymyśla etymologię, a że to jest an i to dacht, to jest od denken, gedacht, czy dachte. Kierowanie się ku myśli, które jednak do myśli nie dochodzi. No, nie dochodzi od razu, no ale jeżeli coś z tego się wyłania, to może się wyłaniać coś głupiego, trywialnego, prawda? Jeżeli subiektywność jest źródłem treści religijnych, no to może to doprowadzić do strywializowania religii. No ale może się wyłonić z tego coś głębokiego, jakiś symbol, który daje początek religii i daje początek
procesowi rafinacji tego czegoś niepojęciowego do poziomu czystego pojęcia. Tak, a po drugiej stronie jakimś świeckim odpowiednikiem tego Andach, który jest nabożnym skupieniem, ale beztreściowym, jest słowo, za pomocą którego Hegel charakteryzuje oświecenie. Einsicht. Die reine Einsicht. Chodziło tu o to, żeby nie autorytet, tylko to, co ja mogę potwierdzić własnym rozumem, czego sam doświadczam, co widzę na własne oczy i co z mojego rozumu mogę wyprowadzić, ale to nie ma już żadnej absolutnej treści, tylko jest całkowicie świeckie. No i Hegel, aczkolwiek od strony formalnej, od tego, że podmiot ma prawo do tego, żeby nie opierać się tylko i wyłącznie na autorytecie, ale sam z siebie to potwierdzać, no to jednak ma zastrzeżenia, że może to doprowadzić do tego, że tutaj w ogóle zostanie zredukowana wszelka treść absolutna. I dlatego i do luteranizmu, i do oświecenia stosunek ambiwalentny, i pozytywny, i negatywny, i koniec czasu. W zasadzie należałoby jeszcze powiedzieć, że Hegel w nawiązaniu do Lutra podkreślał jeden moment, mianowicie akustyczny. Tak jak właśnie pan profesor mówił, Luther czytał tę teologię niemiecką i słyszał tam Boga. I to jest bardzo charakterystyczne dla tego, jak Hegel to widzi. I od tej strony Hegel absolutnie nie jest żadnym platonikiem, bo platonizm polega na oglądaniu jakiejś idei, to jest ta metaforyka. A u Hegla wyraźnie przechodzimy do słyszenia. Duch ducha słyszy. Tworzywem jest język. W luteranizmie nie ogląda się obrazów jako przedmiotów kultu, tylko czyta się, prawda? No ale ostatecznie można powiedzieć, że dźwięk, język też jeszcze nie jest tym, o co docelowo chodzi. Gdyby to tak ująć poglądowo, można się odwołać do Steinera, który widzi trzy rodzaje wyższego poznania. Imaginatywne, inspiratywne i intuitywne. Imaginatywne, no to jakieś tam sobie coś dla wzroku, tylko astralnego powiedzmy. Inspiratywne to się słyszy, co rzecz mówi, prawda? A to, co dobywa się z jej wnętrza, a widzi się powierzchnię, prawda? I to, co dobywa się z wnętrza, trafia do wnętrza, porusza nas od środka. No ale ostatecznie to chodzi o to, żeby nie tyle tam oglądać, słyszeć, ale być tym przedmiotem. No i ostatecznie Hegel tak to rozwiązuje, że czymże jest to ja myślące siebie. No, jest tym samym, o czym myślą. Podmiotem i przedmiotem. Dziękuję.